Cześć, dzień dobry. Chciałem dzisiaj pokazać golenie maszynką do golenia na żyletki. I co do tego użyję? Najpierw pokażę, jakiego użyję kremu do golenia, dokładnie mydła. To będzie mydło SV Cosmo. Po goleniu użyję również tej samej firmy takiego balsamu. Po goleniu i jeszcze przed tym balsamem, a bezpośrednio po goleniu użyję takiej wody Alfa 378. Dosyć taki starodawny, dziadkowy zapach, ale jakoś może być. Jej użyję. Będę się golił maszynką About the Tea H2 z rączką, też ABUDT, już nie pamiętam nazwy, który to jest model. I będę się golił żyletką Pulsilver Super Iridium. To będzie świeżo założona żyletka do tej maszynki. Zarost 1,5-dniowy. Co mogę powiedzieć? No co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o maszynkę, zaraz będę mówił, może zmoczę twarz, aha, ciekawostka, no i pędzel. Pędzlem właśnie go moczę w tym momencie, około 10 minut, to jest pędzel Shave Mac, o coś takiego, z włosiem Borsuka i to jest włosie Silver Tip D01 Band 2. Taki model włosia. I co? Wyrobię inaczej niż zwykle. Wyrobię bezpośrednio to mydło w tygielku tym SV, ponieważ to mydełko jest twarde, więc lepiej tak się wyrabia. Wyrabianie tym pędzelkiem bardzo, bardzo łatwe, bezproblemowe. Pędzelek jest dosyć taki twardy i sprężysty. Czuć go dobrze na twarzy. Chcący go tak mocniej docisnąć do twarzy, no on nie chce się tak poddawać i rozkładać. Jest taki, no pod tym względem jest taki oporny troszkę. Nie kuje, bardzo fajnie bierze i gromadzi sobie tą wyrobioną pianę. Nie biorę więcej, bo to nie ma sensu. Jest wyrobione. Zamontuję albo nałożę na twarz trochę piany i potem będę montował żyletkę. Twarz namoczona. O, już próbujemy nakładać. Ła, tej piany leci sporo. Z reguły, jak na wszystkich filmikach pokazałem do tej pory, ja wyrabiam mydło, kremy, miękkie mydło, twarde mydło po nabraniu w tygielku, ale tutaj stwierdziłem, że zrobię trochę odstępstwo od moich przyzwyczajeń. Wyrobię to mydło na twarzy i przy okazji będzie można zobaczyć, jak pędzel sobie radzi z tym wyrabianiem. A radzi sobie moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze. Mydełko bardzo fajne. Jak wszystkie mydła SV, ja to ciągle powtarzam, ale one, te wszystkie mydła mają moim zdaniem takie same właściwości. Jedyną kwestią tutaj to jest zapach. I teraz tak zauważyłem, że wszystkie te zapachy są dosyć delikatne, ale bardzo dobrze wyczuwalne. Najmocniejszy taki zapach i moim zdaniem najładniejszy to jest 170 aniversary. To mydełko mi najbardziej po prostu odpowiada, jeżeli chodzi o zapach, bo jeżeli chodzi o właściwości, miałem kilka różnych próbek tych mydeł.
Mam dwa te właśnie SV Anniversary, to 70 i to Cosmo. I uważam, że jeżeli chodzi o właściwości, to jest to samo. No co? Piana się zrobiła na twarzy bardzo fajna. Troszkę zamoczę ten pędzel jeszcze. I zrobiło się pod dostatkiem. Zresztą widać, bo leci ta piana wszędzie. Więc mówię, jeszcze nie jestem za bardzo tego pędzla wyuczony, więc też nie wiem, jak on tam sobie tą pianę gromadzi tak dokładnie, ale na pewno gromadzi jej sporo. Dobra, pędzelek odkładam, odpukam trochę rękę, bo na ręce też mam troszkę tej piany. No i co? I zamontujemy żyletkę. Zamontujemy żyletkę. Co mogę powiedzieć? Maszynka ta H2 to jest najagresywniejsza maszynka z całej serii maszynek ABUT T-Double Edge. Jeszcze z zamkniętym grzebieniem. Jeszcze występuje z otwartym grzebieniem. To jest H1, przepraszam. A H2 występuje z otwartym grzebieniem. I szczerze, jeżeli chodzi o skuteczność, wydaje mi się, że ta skuteczność jest identyczna. Może ta H2 z otwartym grzebieniem 0,5%, no 1% lepiej. Jeszcze pokażę tą żyleteczkę. Przy czym to już jest nieistotne, bo to już jest, mówię, to jest taka iluzoryczna różnica, ale na pewno jak dla mnie, nie wiem, ja się nie mogłem zgrać z maszynkami ABUT, jeżeli chodzi o otwarte grzebienie. Jakoś mi to nie za bardzo nimi nigdy szło. Znaczy szło mi, może inaczej, szło mi, tylko jakoś to odczucie na twarzy podczas golenia było dla mnie mniej komfortowe i to znacznie mniej komfortowe. W przypadku zamkniętego grzebienia bardzo fajna kwestia i dlatego zostawiłem maszynki ABUT w swojej kolekcji, te, które są z zamkniętym grzebieniem. Jedynie w przypadku slanta mam i z zamkniętym, i z otwartym. Tutaj z tym otwartym grzebieniem sprzedałem, bo jakoś nie byłem zadowolony. Dobra, biorę się do golenia. Nowa żyletka. Maszynką się nie goliłem pewnie znowu z miesiąc albo z półtora, no coś takiego, bo jednak golę się brzytwami, ale specjalnie chciałem sobie odnowić golenie maszynką, więc wziąłem tą. No, golenie tutaj po przyłożeniu tej maszynki to po prostu idzie, naprawdę idzie bardzo fajnie. Zaraz jest ścinany słyszalnie, zresztą pewnie będzie słychać. Ale dla mnie skutecznie i przede wszystkim na skutecznie i ja nie odczuwam tutaj żadnego dyskomfortu na twarzy, delikatnie, i powiem szczerze, że nie jakbym tą maszynkę wziął i przyłożył do twarzy, nic nie wiedząc na ten temat, to bym nie przypuszczał, że to jest ta taka najbardziej agresywna ze wszystkich maszynek tutaj, jak ABUT zrobił, jeżeli chodzi o maszynki na tą żyletkę Double Edge. Czyli na standardową żyletkę. No powiem, kurde, po pierwszym przyjechaniu rewelacja, ale coś mi tu jakąś krosteczkę chyba. Tak, coś tu pyknąłem. Dobra, pukam twarz. Dobra. No kurczę, powiem szczerze, pierwsze przejście i ta twarz, jednak ta maszynka, no ze mną bardzo dobrze się komponuje. Dobra, lecimy z nakładaniem drugi raz piany. No piany, piana tu się nam spokojnie na twarzy robi i powiem szczerze, jest mocno gęsta. I chyba będę ją musiał przy następnym
Nałożę mi troszkę wodą rozcieńczyć, albo nawet teraz to zrobię. Bardzo fajnie. Dobra, odkładam. Lecimy z drugim przejściem. Powiem tak, zapominam po prostu o goleniu się maszynkami, ale niektóre maszynki naprawdę na mnie robią wrażenie niesamowite. No super. Ekspozycja żyletki, jak pokażę może po greniu. W tej maszynce z tej serii typu M1, R1 i H1 jest największa. Najbardziej ta żyletka wystaje. Coś takiego. Ale fajne golenie. Dobra, pukamy i lecimy z trzecim przejściem. Nawet twarzy, tylko usta przetrę, bo mówię, to mydełko z tego pędzla. No jest. Pędzelek jest taki dosyć twardy, mocno sprężysty z tym włosiem, tyle że on nie kuje w ogóle, on jest chyba dobry moim zdaniem dla ludzi, którzy też mają twardszy zarost i golą ten zarost, przypuśćmy, codziennie, co dwa dni, kiedy ten zarost jeszcze jest krótki, jest twardy na tej twarzy, on tą twarz chyba lepiej masuje, bo faktycznie jest odczuwalny na twarzy, ale odczuwalny, nie kujący, o może w taki sposób. No, piany, kurde, flakon, w nim się naprawdę dużo robi. Położę go i już trzecie przejście lecimy. Kurde, no świetnie. Powiem szczerze, że mam kilka krostek, ale może ich nie zetnę. No, kurde, jest dobrze, dobra, jeszcze tu gdzie zrobię parę takich popraweczek. No i kończymy zabawę. Nie, już jest dobrze.
No, powiem tak, ta maszynka mnie, jeszcze tu za uchem zawsze, ta maszynka jest dla mnie jednak mistrzem, jeżeli chodzi o skuteczność. Pukam twarz, kurde, jestem zadowolony, naprawdę bardzo zadowolony. Cieszę się, że mam takie maszynki, które mi przynoszą dużo przyjemności podczas golenia. No i co? Tak jak mówiłem, po goleniu. A dobra, nałożę najpierw na twarz, potem pokażę, co jeszcze z pędzla zostało. Po goleniu Alpa 378, Alpa 378. Już ją nakładam. O kurde, flakon. Strasznie się leje. I już ją. No, przyjemnie. Rzadkowo trochę żona będzie mówiła, że dziadkowo się podsmarowałem, ale zaraz założę jeszcze swała i na to wszystko to nim wstrząsnę, bo jednak tutaj trzeba troszeczkę wstrząsnąć, bo się lubi tak rozwarstwiać i jego się daje krople, bo jak się go da więcej, to się twarz po prostu potem lepi. Dokładnie. No, od razu się zmienia ten zapach z tym. I wyszło coś z tego. No kurczę, jest fajnie. Jeszcze teraz pokażę ten pędzelek, co z tego zostało. Tak wygląda pędzel po tych trzech przejściach. A teraz, o, jeszcze wyciągnąłem z niego tyle piany, więc myślę, że spokojnie jeszcze dwa przejścia by pewnie tym zrobił. Opukam go troszeczkę i co? Kończę. Dzięki za oglądanie. Gdzieś tu chyba sobie zrobiłem właśnie lekkie przycięcie. Dzięki za oglądanie. Z golenia jestem zadowolony. No co? Następny, jak pokażę jakiś filmik, to pewnie do odmiany brzytwą, a może znowu maszynką, bo jeszcze jakieś tam zostały, których nie używałem, nie pokazywałem. Bardzo polecam tą maszynkę dla osób, które chcą mocno skutecznej maszynki. No to jednak bardzo fajny wybór. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do następnego mojego filmu i zapraszam na forum brzytwa.org, gdzie można wiele rzeczy się dowiedzieć, wiele rzeczy zobaczyć. Wielkie dzięki, miłego tymczasem.